Modlitwa do świętego Szymona z Lipnicy. Za wstawiennictwem Matki Bożej Kalwaryjskiej o ustanie epidemii. Święty Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii, módl się za nami. Módlmy się. Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do Ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej Ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszelkiego stworzenia na wieki wieków. Amen. Święty Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii, módl się za nami, módl się o ustanie epidemii. Amen. Święty Szymonie z Lipnicy, patronie w czasie epidemii, Tyś podczas zarazy, a później epidemii dżumy, śpieszył na ratunek i pociechę strapionych, ofiarując swój czas, zdrowie i życie. Dziś, podczas nowej epidemii, zwracamy się do Ciebie, prosząc o ratunek naszych ciał i dusz. Niech miłosierny Bóg spojrzy na Twoją apostolską i bohaterską miłość, którą okazywałeś wszystkim chorym i cierpiącym, śpiesząc im na pomoc. Niech Twoje wstawiennictwo uprosi o panowanie epidemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, aby zakażenie ustało, chorzy do zdrowia powrócili, a ci, co umarli, do nieba byli przez Ciebie wprowadzeni. Niech doznamy Twojej przemożnej opieki, jak nasi ojcowie, którzy z wiarą i ufnością przyzywali Twojej pomocy i doznawali łask od Boga przez Ciebie wyproszonych. Niech tak się stanie dzisiaj dla naszego zbawienia. Amen.